Cześć Judyta, dzisiaj bez większych problemów technicznych, dzisiaj będziemy rozmawiać o, o budowaniu relacji, na co komu budowanie relacji w pracy, takie jest przynajmniej założenie, że o tym będziemy rozmawiać. Cześć Judyta. Cześć jeszcze raz, bardzo mi miło, że mnie jeszcze raz gościsz, w ogóle właśnie tak sobie pomyślałam jak słuchałam twojego ostatniego podcastu o roli projekt managera, co on robi, skąd on się bierze i po co on w ogóle jest. Fajnie właśnie zajęłaś, zamknęłaś tę klamrę właśnie o, o tych relacjach. Bo to jest jedna z kluczowych kompetencji, a może umiejętności, a może talentu, takich naprawdę projekt managerów, którzy odnoszą sukces. Więc super miło mi, że zaprosiłaś mnie jeszcze raz i możemy sobie tym razem już wieczorową porą porozmawiać o pracy. Tak, taką wieczorową, troszkę już w klimacie jesiennym. No, myślę, że to jest dobry, dobry czas na porozmawianie o relacjach. Te wieczory teraz, takie, które będą, nie wiem, coraz dłuższe, jesienne, które może będziemy spędzać na firmowych kolacjach z lampką wina, a może będziemy spędzać przed komputerem w pracy, a może będziemy je spędzać z przyjaciółmi, a może będziemy je spędzać samotnie. No właśnie, co wybrać? Które relacje wybrać? Które relacje warto pielęgnować, o które warto dbać? Czy jesień jest takim chyba czasem, kiedy właśnie wracamy z tych wakacji, ludzie mają już trochę odświeżone głowy i są trochę bardziej, no ile można wypocząć, dwa tygodnie wypoczęci, trochę wracamy tego kieratu i pracy i jakby wracając do Twojego pytania, po co nam te relacje, no spędzamy w tej robocie kilka godzin, to jest jedna trzecia porównania naszego dnia, całego dnia, kiedy my siedzimy przy komputerze bądź, bądź w biurze, w zależności kto co preferuje, no i chyba trzeba się z tymi ludźmi umieć dogadać i mieć trochę fanów tej pracy, a nie tylko myśleć o taskach, girach i tym, co musimy po prostu odhaczyć, żeby nasza firma zarabiała. No jednak to jest duża część naszego życia. I im będzie przyjemniejsza, tym nam pewnie lepiej będzie leciała Tu się zgodzę, tu się na pewno zgodzę, że um, spędzamy mm -hmm. w pracy naprawdę bardzo dużo czasu. I jak jest ja sobie spojrzę na te relacje, które. Jakbym mam też w życiu prywatnym, to one bardzo często zaczęły się w pracy. Jakimś takim dziwnym sposobem, spędzając tam większą część mojego życia i mojego czasu, no buduje się te relacje. Buduje się te relacje nie tylko biznesowe, nie tylko profesjonalne, ale te relacje czasami wchodzą nam do naszego życia prywatnego. No my się znamy też z pracy, znaczy poznałyśmy się w pracy, tak? I dzięki tej pracy, więc myślę, że nie siedziałybyśmy tutaj czy w każdy inny wieczór, który spędzamy razem, no gdyby nas nie połączyła firma, w której pracowałyśmy kilka lat temu wspólnie. Dokładnie. I to jest spoko i to jest niespoko. Na zasadzie ja się cieszę, że akurat my poznałyśmy się w pracy i, i że utrzymałyśmy tą relację pomimo tego, że już nie pracujemy w tej samej firmie. No ale właśnie, ale nie zawsze tak jest, nie? Nie zawsze jest tak, że z każdym warto budować te relacje takie bliskie i faktycznie to jest znowu Kwestia wyboru, kwestia jakiejś decyzji zaufania tej drugiej osobie albo trochę wyczucia, komu można zaufać, komu nie można zaufać. No właśnie, może przejdźmy do tego pytania, jak się buduje relacje w pracy, jak, jak w ogóle, od czego zacząć? Czy są jakieś, nie wiem, narzędzia, masz jakiś pomysł? I co w ogóle, to wydaje mi się, że trzeba by było zacząć od tego, czy <laughs> mamy w ogóle pod taką wewnętrzną potrzebę budowania tej relacji. Bo są ludzie i fajnie o tym mówił ostatnio w swoim podcaście Igor Rus razem z Dawidem Świątkowiczem, gdzie spierali się tutaj na zasadzie tego różnych typów osobowości. I Igor stawał trochę w takiej pozycji osoby, która jestem zadaniowcem i ja generalnie nie potrzebuję relacji. mamy zrobić zadanie, po prostu odhaczyć swoją robotę, zamknąć dzień z laptopem i po, i po sprawie. Dawid był znowu osobą, czy jest, bardzo, bardzo relacyjną. I on właśnie mówi, że on sobie nie wyobraża po prostu pracy bez tego takiego zwykłego, zaczepnego cześć, co słychać rano. Bez tego dowiedzenia się, kto ma ile dzieci, kto ma ile zwierząt, co, kto robi po pracy i, i po co mu to jest. To trochę tak dało mi też do myślenia, właśnie jak obserwuję sobie nawet swoich kolegów w pracy, kto te relacje buduje, a kto nie. Bo to nie jest tak, że każdy je buduje i że każdy będzie je chciał budować. Bo no, są osoby, które faktycznie będą podchodzić do pracy jak do takiego zobowiązania, trochę, że muszę zrobić swoją, swoją robotę i zapłaćcie mi za to i po sprawie. Będę to robił świetnie, bo te osoby zwykle są, odnoszą duże sukcesy, ale czy nie lepiej nam się faktycznie pracuje, jak mamy trochę lżejszą i luźniejszą atmosferę i znamy się na takim polu prywatnym, nawet chociaż trochę? Ale jeżeli ja się mogę teraz wtrącić, i tak powiedziałaś, że no, bo są osoby, które faktycznie są zadaniowe, odnoszą sukcesy, bo są skuteczne. Czy na pewno, na zasadzie, jak sobie tak patrzę na tych menedżerów wyższego szczebla, to nie wiem, czy oni zawsze byli tacy skuteczni w wykonywaniu zadań, czy może właśnie w nawiązywaniu relacji i to jest ich supermoc. No jak na to popatrzę i sobie przeleciałam teraz w głowie przez kilka takich osób, które mogłyśmy nawet wspólnie znać i które są na pewnych pozycjach, jak się zastanawiałam wiele razy właśnie nad co stoi za ich sukcesem, że są w danym miejscu i ilości na przykład piwa, które wypijali wieczorami w, w Pabie w Londynie, to wydaje mi się, że chyba jednak ta druga opcja. Ten czas spędzony na chęci poznania tej drugiej osoby dużo szybciej nie wiem czy bardziej, ale na pewno szybciej owocuje niż odhaczone zadania po prostu w Excelu czy, y, czy checkboxy po prostu na Confluencie. No tak, bo jakby idąc tą, tą drogą i y, to jest naprawdę umiejętność. Na zasadzie nie mówię tutaj o piciu piwa w pubie. To, to, też, to, też, też, to też. Ale nawiązywanie relacji i to takich relacji, które są szczere, y, dzięki którym ludzie... Ufają ci i też uważają cię za jakiegoś eksperta w danej dziedzinie, przychodzą do ciebie, żeby się poradzić w jakiejś sprawie. Niekoniecznie zawsze biznesowej, bo czasami przychodzą, żeby się poradzić w nie wiem, sprawach prywatnych. Łatwiej jest się komuś zwierzyć czy faktycznie powiedzieć o jakimś problemie, jeżeli ci ufa, jeżeli widzi w tobie drugiego człowieka, który nie jest tylko menadżerem, który właśnie chce odznaczyć to zadanie w JIR-ze, tylko osobie, która ma, może mieć podobne problemy, może mieć podobne wyzwania, może e, tak samo po pracy, nie wiem, narzekać na swoje dzieci, które przynoszą zadania domowe i z którą sobie na przykład nie mogą poradzić, albo mają chorego kota i, i naprawdę zajmuje im to bardzo dużo energii i, i uwagi. Tak, zdobywając to zaufanie, y, tworząc te relacje, <laughs> my lubimy po prostu pracować z osobami, które znamy, bo czujemy się mniej zestresowani wtedy. Czujemy się, że możemy jednak polegać na tej drugiej osobie. Nie mówię tutaj o super bliskich relacjach, bo jakby, jeżeli jesteśmy, nie wiem, w związku małżeńskim, to pewnie nasza współpraca no, nie układałaby się tak dobrze, jak jeżeli jesteśmy po prostu kolegami, kumplami z pracy. Możemy sobie pogadać o jakichś tematach prywatnych, ale jednak znamy się na tyle, wiemy, czego możemy się po sobie spodziewać. Znowu mamy zaufanie do tej osoby, mamy zaufanie nawet nie tyle do jej. Umiejętności, ale do tego, że możemy na niej polegać, że możemy jej przekazać jakieś zadanie i wiemy, że ona je wykona, a jeżeli go nie wykona albo nie może go wykonać, to po prostu nam o tym powie, bo jest jakiś konkretny powód i my wtedy decydujemy, jak, nie wiem, jak to ogarnąć, jak to zrobić, czy może ktoś inny to może zrobić, albo nie wiem, coś przerasta tą osobę, ale finalnie no, my lubimy pracować z osobami, które znamy czy w ogóle łatwiej nam się cokolwiek robi z ludźmi, których znamy. Chodzisz do tego samego pana Kelnera w restauracji, którą mamy tutaj w okolicy, tak? No. Wybierasz go. On tak. już zna mniej więcej twoje gusta, wie, czego Pan ty Matthews. potrzebuje, wie, które. Wielpiam. Lubisz wino i czujesz się zupełnie inaczej zaopiekowana, nawet jeżeli to jest taka prosta usługa. Więc jeżeli przełożymy sobie to nawet na pracę, jeżeli ja wiem, że ktoś mnie zna, wie, że na przykład mam problemy, ja na przykład mam problemy z robieniem dokumentacji, ja nienawidzę po prostu robić dokumentację, ja nie wiem dlaczego jestem na tej pozycji, w której jestem przez tyle lat, bujając się po prostu tak na granicy po prostu absolutnego minimum dokumentacyjnego ale moi pracownicy na przykład o tym wiedzą. I jakby już nawet sami oni wchodzą w tym momencie, w, momen w takich momentach, jak rozmawiamy albo coś robimy wspólnie jako zespół, oni mówią, dobra, to ja zanotuję, bo Judyta, ty tam się właśnie i jak to faktycznie fajnie ująć, ja to zaraz ponotuję, bo wiemy, że ty nie lubisz robić dokumentacji i ty tego nie zanotujesz. Tylko to są takie trywialne sytuacje, a jeżeli tutaj wchodzą już naprawdę jakieś takie poważniejsze rzeczy, no bo każdy z nas ma swoje życie po pracy i czasami są tam większe wyzwania, w życiu prywatnym czasami są większe wyzwania w pracy, nie daj Boże Ci się nałoży to jedno z drugim i masz pik po prostu problemów i, i, i naprawdę potrzebujesz tego wsparcia, no to łatwiej jest Ci do, iść do osoby, którą znasz, której ufasz i która zna też Ciebie. Dokładnie, a jeżeli jeszcze byśmy tutaj, bo tak, już powiedziałyśmy, że budujesz relacje w pracy, no dosyć mam wrażenie, może nienaturalnie dla wszystkich... Jest to trochę wymuszone przez ilość czasu, którą spędzamy, no, którą spędzamy po prostu w firmie, czy czasem nawet po pracy, bo są jakieś aktywności organizowane przez nasze miejsca pracy. Ale jeszcze um, miałyśmy porozmawiać o tych narzędziach i może ja bym zaczęła tutaj, jeśli chodzi o narzędzia. Jak miałabym powiedzieć u mnie, jak to wygląda, to ja zawsze zaczynam od i to nie jest wymuszone od zainteresowania się tą osobą. W zasadzie mm. zastanawiam się, czemu ja chcę tą osobę poznać co mnie w niej interesuje czy ja chcę bardziej wiedzieć, co ona robi? Faktycznie, nie wiem, na swoim stanowisku. Zwykle zaczynamy od rozmowy o pracy, ale później te tematy jakoś naturalnie, zadając pytania, chociażby to jest ważna umiejętność i może narzędzie, zadajemy pytania, przechodzimy powoli na tematy nie tylko związane właśnie z tym, co robimy na co dzień, ale właśnie z tym, z kim ja mam do czynienia? Co ta osoba lubi robić? Czy ta osoba ma kota? Czy ma chorego, czy zdrowego kota? Czy ma dzieci? Czy ma żonę, męża? Gdzie lubi jeździć na wakacje? Jakie ma zainteresowania? Tak, no to jest właśnie chyba klu, jakby no, nazwijmy to narzędzia, ale wydaje mi się, że to jest jednak bardziej taka umiejętność bądź talent takiej zwykłej ciekawości drugiego człowieka. Takiego e, zwykłego zainteresowania się tą drugą osobą, którą, która siedzi naprzeciwko ciebie albo koło ciebie. Może część słuchaczy tak nie ma. My tak na pewno mamy, że po prostu patrzymy na kogoś i zastanawiamy, dobra, co on lubi jeść? Albo co on w ogóle robi właśnie po pracy? Jakie ma hobby, jakie nie ma? Łatwiej to można sprawdzić, jak dostajemy, czy jest CV, to wtedy sobie wszystko wyczytamy i możemy dużo rzeczy wiedzieć, ale wtedy znowu pojawia się na przykład ta ciekawość takiego pogłębienia tego. No dobra, czyta książki, no ale jakie te książki czyta? Nie? Może jest to jakiś taki moment, w którym faktycznie. Ja się mogę też czymś um, zainspirować od tej osoby. Dokładnie, ale ja też y, zawsze mówię, że naj dwie najważniejsze rzeczy, które możesz dać drugiej osobie, to jest czas i zainteresowanie. Mm -hmm. Czas i uwaga, czas i um, atencja. Zwał jak zwał tą drugą część, ale chodzi o to, że faktycznie jesteś ciekawa tej drugiej strony, jesteś nią zainteresowana, chcesz ją lepiej poznać i spędzasz z nią czas. Przez to, że jesteś nią zainteresowana. że nawet na wszystkie warsztaty albo jakieś szkolenia, jak one się zaczynają. No, zwykle zaczynają się icebreakerem, takim, mm -hmm. że powiedz nam coś o sobie, nie? Więc powiedz, to. czasami one są trochę takie żenujące, ale pytania typu, nie wiem, no faktycznie powiedz mi trzy prawdziwe rzeczy o sobie i jedna niech będzie nieprawdziwa, i ich zgadnę no to są takie podstawowe rzeczy, które już trochę Cię ukierunkowują w ogóle nawet na sposób myślenia tej osoby, jak, jak abstrakcyjne sytuacje może wymyślić eee, i patrząc na tę osobę pierwszy raz, jak możesz faktycznie w ogóle tę osobę ocenić. No w ogóle nie pomyślałam o tym w ten sposób, ale faktycznie, nie? Każde, każde warsztaty zaczynają się od icebre icebreakera, żeby właśnie zbudować chociaż tą nić porozumienia, nic zaufania, sprawić, żeby ludzie Mam wrażenie, że przestali się trochę bać siebie, bo wiesz, wchodzisz do sali pełnej nowych osób, i trochę na początku tą naturalną reakcją jest taka niepewność. Nie wiesz, z kim masz do czynienia, czy się zestresowany. Po czym właśnie, jeżeli ten icebreaker jest dobrze wybrany i też dobrze dopasowany do grupy, grupy. no to może naprawdę zdziałać cuda i, i może otworzyć tą grupę, może stworzyć pole do dialogu do wymiany doświadczeń, do, do otwartości. Może zbudować naprawdę takie podstawy zaufania. I w takich grupach, gdy zaczynamy w ogóle właśnie jakiekolwiek zadania i ćwiczenia, raczej podświadomie szukamy w ogóle naszych sprzymierzeńców, albo osób chociaż trochę podobnych do nas, żeby czuć się właśnie trochę pewniej i trochę, no może nie, nie wiem, czy to chodzi o odwagę, ale takiej trochę nabrać pewności siebie i w ogóle sensu bycia w tej grupie i mając na uwadze kogoś, kto jest chociaż trochę powiedzmy po naszej stronie, na pewno jest to łat, łatwiejsze do osiągnięcia i, i cała współpraca nawet na takich warsztatach może iść dużo, dużo sprawniej i szybciej. Tak, mając przymierzeńców albo mając osoby, przy których możesz powiedzieć, albo do których możesz powiedzieć: Ja też tak mam, ja też tak czuję. Albo ja też nie wiem. O, dokładnie, to jest bardzo ważne. Ja też nie wiem. Przyznanie się właśnie do tego, że nie jest się ideałem, który, który wie wszystko, tylko że mamy te swoje. Wrażliwe strony. Wrażliwe, albo bardziej właśnie takie, no, strony, których nie chcemy nikomu pokazywać, nie? zwłaszcza ta niewiedza czasami jest taka przerażająca. Więc trochę szukanie tej ciekawości w sobie drugiej osoby, plus do tego kwestie właśnie szukania osób, które mają podobnie, bądź mogą być z naszymi sprzymierzeńcami albo mogą nam pomóc. No i gdzie takich miejsc. Gdzie to budować? No już zaczęłyśmy w ogóle od takich podstawowych rzeczy, które robimy codziennie, na naszych codziennych na przykład spotkaniach. Jak generalnie na przykład jak ja zaczynam projekt, wiadomo, że nie, od razu nie wychodzę do wszystkich, pytam się co robią, gdzie, gdzie spędzają czas i tak dalej, i tak dalej. To się buduje na takich spotkaniach, kiedy nie wiem, teraz w tym online-owym życiu mamy nawet trochę łatwiej, bo zwykle wszyscy są spóźnieni na spotkanie, mm -hmm. i tak musimy na kogoś czekać tą minutę, dwie, trzy, pięć czasem. Więc coś, jakby spotkania, do których się siedzi, gdzie jest tych osób kilkanaście i jest absolutna cisza, no dla mnie są strasznie zatrważające. Już nie pomijam fakt, czy ja lubię siedzieć w ciszy, czy nie. Ale mam takie poczucie, że no ta cisza jest trudna, więc nawet rzucenie jakimś żartem albo zapytanie o coś. Wczoraj na przykład miałam takie spotkanie, które miało być taką sesją testowania i od paru dni bardzo bolą mnie plecy. I ktoś właśnie zapytał, czy ja się tak wiercę na tym krześle strasznie. Wiecie, bo boli mnie trochę plecy i zaczęliśmy rozmawiać właśnie z koleżanką, która mówi: "A, a próbowałaś w ogóle właśnie jakiegoś sportu?" Ja tak: "No wiesz, <grym>, z tym sportem to różnie bywa." W tej minutowej rozmowie wyszła w ogóle taka super historia, że okazało się, że ta koleżanka była w ogóle reprezentant, reprezentantką na Olimpiadzie Kanadyjskiej ileś lat temu, kiedy nikt o tym nie wiedział. Od takiego głupiego tematu, jak bolących moich pleców. Okazało się, że ona ma w ogóle super historię i, i nawet później, jak mieliśmy przerwę, kiedy ktoś tam musiał wejść do toalety, zrobiliśmy sobie takie, nazywamy to trochę techniczną przerwą, pociągnęliśmy ten temat z nią, no bo to jest w ogóle historia, która no, rzadko się zdarza i w ogóle na nie wyszłaby pewnie Gdyby nie te moje nieszczęsne plecy. Nie wyszłaby, gdyby nie twoje nieszczęsne plecy, nie to, że faktycznie powiedziałaś szczerze, mm -hmm. że źle się czujesz, bo często gęsto mówimy, y, nie, no, wszystko w porządku, y, krzesło niewygodne albo coś w tym stylu, nie? Zamiast powiedzieć szczerze, no, bolą mnie plecy, jestem tylko człowiekiem. Mm -hmm. Więc znowu ta, myślę, że takim trzecim, jeżeli możemy to nazwać narzędziem, jest bycie szczerym i autentycznym. Mm -hmm. To się trochę łączy z tą ciekawością drugiej osoby, bo jeżeli my autentycznie jesteśmy nimi, nimi zainteresowani, to to też ludzie wyczują i też pewnie będą chętniej wchodzić w ogóle w te rozmowy, jeżeli widzą, że to nasze zainteresowanie jest naprawdę takie szczere i autentyczne. jeżeli mogę coś dodać do tego szczerego i autentycznego, nie pamiętam, jaki to był podcast. Usłyszałam taką jedną bardzo ważną rzecz a propos budowania relacji. I to było to, że ludzie nie zapamiętają tego, co powiedziałeś, ale tego, jaki emocjonalny efekt na nich jakby wywołałeś, jakie emocje u nich mhm. wywołałeś. Że właśnie o to chodzi, że my bardzo często też się przejmujemy bardzo tym, co powiemy, jak wypadniemy, a tak naprawdę my powinniśmy się skupić na tej drugiej stronie. My mhm. powinniśmy się skupić na tym, żeby ona poczuła się w naszym towarzystwie dobrze. Tak, no właśnie takimi przykładami, które zwykle nie działają, no to jest na przykład, jeżeli ktoś nie umie opowiadać kawałów, a chce rozśmieszyć generalnie otoczenie, na które siedzi na tym spotkaniu i, i czekamy, aż reszta się włączy, no to wiadomo, że raz, że wyjść to słabo, bo jakby nietrafiony żart generalnie zwykle jest słaby, a dwa, że widać, że to jest robione na siłę, tak? Jeżeli nie masz takiej lekkości na przykład właśnie opowiadania żartów albo zaciekawienia na przykład jakimś tematem drugiej osoby, no to też bardzo szybko jest wyłapywane i przynosi odwrotny skutek, bo widać, że to jest robione na siłę, sztucznie i za taką osobą też ludzie nie będą chcieli iść i nie będą też otwarci, żeby właśnie powiedzieć czy o problemach czy, czy o wyzwaniach, czy, czy nawet pochwalić się właśnie czymś, co jest super i co im się udało. Też w tym samym podcaście, kurczę, to był chyba podcast na temat relacji, właśnie na temat budowania relacji. I tam była taka wska ta wskazówka, to było powiedziane w kontekście trochę romantycznych relacji, ale myślę, że biznesowo też to możemy jakby przenieść, bo ludzie, z kim chcą ludzie tworzyć relacje? Ludzie chcą tworzyć relacje z ludźmi, którzy są i tam teraz wrzucę po angielsku słowa resourceful, intelligent and kind. Czyli w wolnym tłumaczeniu. Mają zasoby, czyli powiedzmy, mają nie wiem, jakąś pozycję, mają jakąś wiedzę. Zależy, jak definiujemy zasoby. Na zasadzie zasoby to potencjalnie może być coś, co my chcemy mieć albo kim chcemy być. Inteligent, czyli inteligentni, no wiadomo, jakby lepiej się rozmawia z kimś, kto wie, o czym mówi, umie zainteresować. Jest po prostu otwarty, No jest inteligentny, to nie wiem, czy to jest dobre słowo, albo inaczej, inteligentny zbiera. Kilka kilkanaście określeń właśnie tą otwartość, ciekawość, Pogłęb... o bycie ze światem, mam tak. wrażenie zainteresowanie światem, drugim Pogłębienie drugim? jakiegoś tak. tematu, pociągnięcie rozmowy mm -hmm. i, i połączenia trochę kropek. No to jest bardzo dużo. Myślę, określenie chodzi właśnie w to nasze jedno określenie bycia inteligentnym. Dokładnie. A trzecie i najważniejsze tak naprawdę, bo jeżeli nawet jeżeli jesteś masz dużo nie wiem zasobów albo jesteś inteligentny, to jak nie jesteś miły, albo inaczej, jak ludzie nie czują się dobrze w twoim towarzystwie, bo jesteś opryskliwy, bo jesteś przepraszam, chujem, to nic ci, to nic mhm. z tego. Nie nawiążesz relacji. I ludzie nie będą się chcieli z tobą, nie wiem, przyjaźnić, robić z tobą... Dobra, nie powiem, że robić z tobą biznesów, bo prawdopodobnie w biznesie, jak wszyscy wiemy, czasami takie osoby też odnoszą sukces, ale w normalnym życiu, jeżeli mieliby wybór, to uciekaliby gdzie pieprzośnie. Tak, ale to nawet nie chodzi właśnie o to, żeby się zgadzać na przykład na wszystko mm -hmm. i, i, i być zgodnym w każdym aspekcie na przykład podnoszenia, tylko chęci zrozumienia właśnie tej drugiej osoby, tej drugiej strony, chęci jej pomocy, no bo to trochę na tym polega robota też projekt menadżera, żeby on rozwiązywał problemy projektu, ale tak naprawdę to są problemy konkretnych ludzi z konkretnymi zadaniami. Więc jeżeli ludzie nie będą mieć poczucia w tej drugiej osobie, że i, I naprawdę zależy na tej konkretnej osobie i na tym konkretnym jej działaniu, no to myślę, że tu się trochę to bycie miłym, tym wolnym tłumaczeniu u nas, bardziej zamyka, niż właśnie na zgadzaniu się ze wszystkim i byciem takim dostępnym. I ja mam dobre określenie. To nawet nie jest bycie miłym, ale szanowanie innych, szanowanie drugiego człowieka. Tu właśnie chyba chodzi bardziej o szacunek, że to kind, to. To nie jest tłumaczone jako właśnie, no u nas to się tłumaczy jako miły, ale to bardziej chodzi o ten szacunek dla drugiej strony i, i poczucie, że, że ta druga osoba jest ważna po prostu dla nas, nie? Tak, jakby wrócę może jeszcze do tego w ogóle punktu, skąd, gdzie to budować, tak? No bo zaczęłyśmy od tego, że można to budować na każdym spotkaniu, na którym jesteśmy, na zwykłym daily, można to robić na retro, można to robić na planingu, można to robić na statusowym spotkaniu. Można to robić na spotkaniu, które wymaga jakichś trudnych nawet decyzji. Wiadomo, że jeżeli ludzie się trochę bardziej otworzą na samym początku albo wiedzą, że są w takim bezpiecznym środowisku, w którym mogą sobie pozwolić właśnie na bardziej otwarte komentarze. Jest łatwiej, tak? Ale to, są jakby tak, to jest taka nasza codzienność i to jest taka nasza podstawa. Podejrzewam, że większość osób od razu przychodzi do głowy, że hej, żeby budować relacje muszę chodzić właśnie na drinki po pracy, jakieś takie socjalne eventy. No firmy to robią z jakiegoś powodu, tak? I jednym powodem jest faktycznie może trochę to przywiązanie pracownika do danej firmy, do danego brandu, ale z drugiej strony faktycznie dużo firm, wielu firm zależy na tym, żeby ludzie naprawdę się ze sobą poznali. Są badania dowodzące to, że im ludzie są bardziej zintegrowani, tym dużo więcej osiągają sukcesów i dużo więcej osiągają jako firmy. To bardziej widać faktycznie może w mniejszych firmach, typu właśnie startupów czy software house'ach niż w korporacjach, ale w korporacjach to też widać na przykład w poszczególnych działach, które gdzieś tam budują powiedzmy jakieś rozwiązania albo produkty albo serwisy. Ale właśnie a propos tych badań, wydaje mi się, że Miłosz Brzeziński dużo mówił o tym w swoich podcastach albo w rozmowach, które odbywał w... Gościnnie, jakby w podcastach innych osób, że właściwie są badania, które. Ja, ja nie jestem najlepsza w wyszukiwaniu badań, więc od razu nie, nie przytoczę wam nazwisk ani nic w tym stylu. Ale faktycznie badania mówią, że ci ludzie też są, którzy mają te relacje w pracy, dobre relacje w pracy, są po prostu bardziej zadowoleni, szczęśliwsi. Więc to się później przekłada na lepsze wyniki firmy, no bo zadowolony człowiek wiadomo, robi więcej, bo chce, bo jest zmotywowany. Bo mu zależy na tym, żeby też inni mieli dobre zdanie, bo mu zależy na tych innych ludziach i chce, może nie tyle ich zadowolić, ale chce sprawić, żeby było przyjemnie, dobrze w tej pracy, więc też się będzie bardziej starał, nie? I chce utrzymać to stanowisko. To też jest dodatkowa motywacja. Tak, no właśnie to się trochę odnosi do tego, jak już takiego czysto biznesowego punktu widzenia i przekalkulowania kosztów, na przykład utrzymania pracownika w firmie czy zatrudnienia nowej osoby. No to są ogromne koszty. Rekrutacja jest w ogóle bardzo, bardzo czasochłonna, pieniędzochłonna, energochłonna, więc utrzymywanie pracowników, którzy są zadowoleni ze środowiska pracy, które są, a tym środowiskiem najczęściej jest najbliższy zespół, najbliższy przełożony, ten koszt jest nieporównywalnie mniejszy, mając odpowiednie osoby z odpowiednim podejściem niż e, cały czas walczenie z e, zwalnianiem się ludźmi właśnie ze względu na to, że na przykład właśnie nie czują przywiązania do zespołu, firmy, miejsca, w którym są. I ja myślę, że wyszłyśmy teraz na dosyć ciekawy temat, bo faktycznie firmom zależy na tym, żeby utrzymać pracowników. To jest dla nich koszt, jeżeli muszą zrekrutować nową osobę, jeżeli poprzednia się zwalnia. Ale dla nas, jako jako po prostu, jako ludzi, jakie są zagrożenia trochę tego nawiązywania relacji w pracy, czy nawet przenoszenia tych relacji z pracy do życia prywatnego? Myślisz, że są jakieś? Znaczy, ogólnie takim hot topiciem jest cały czas hasło, dla mnie to trochę już taki buzzword w tym momencie work-life balance, czyli jakby rozgrani próba rozgraniczenia pracy i życia prywatnego. Dla mnie to w ogóle... To jest Kręcisz bullshit. głową właśnie. Nie, to jest, to jest bullshit, bo nie wiem, może są ludzie, którzy to potrafią zrobić, ale dla mnie to jest bardziej work-life blend. Nawet patrząc na moje relacje, Krzyśka poznałam w szkole, Justynę poznałam na studiach, Ciebie poznałam w pracy. Czyli gdzie w Miejscu, gdzie spędzałam najwięcej czasu. No to jest takie bardzo, bardzo mam wrażenie naturalne, że spędzając dużą ilość czasu, inwestując w coś dużo, dużą ilość czasu, mamy później z tego jakiś efekt. No i efektem takiej współpracy z, blisko z, z drugim człowiekiem jest finalnie przyjaźń, nie? Tak mi się wydaje. Też nie ze wszystkimi, bo nie ze wszystkimi złapiesz taki vibe i kontakt i nie na wszystkich możesz polegać, ale. No ale jednak spędzamy w pracy bardzo dużo czasu. I to jest też nawet kwestia, nie wiem, jak się zastanowisz nad wartościami, to co, na przykład work-life balance, czyli w pracy masz jedne wartości, a na przykład w życiu masz inne wartości, bo, bo musimy to rozgraniczyć jakoś, to w pracy będę miał takie, a w życiu będę miał takie. Albo do pracy będę miał, no konkretnie poświęcam ten na przykład nie wiem, 8, 9, 10 godzin, a później to ja w mózgu taką, taką grubą kreskę robię, i ja już w życiu jestem. No nie da się tak! W zasadzie nie wiem, no myślę, że autorom tego konstruktu w ogóle o coś innego chodziło, niż takie y, rozgraniczenie grubą kreską życia prywatnego i, i, i pracy. A my wzięliśmy to za dosłownie, bo tu bardziej chodzi o to złapanie tej perspektywy, że skoro w pracy spędzamy te 8 godzin, to później nie zabierajmy sobie może też czasu, który mamy spędzić, nie wiem. Dla naszych dzieci, dla, nie wiem, kwiatków, naszych hobby. Żebyśmy też pamiętali o tym, że w to, co inwestujemy dużo czasu, no to później będziemy mieć prawdopodobnie lepsze efekty. Więc może to bardziej o to chodziło. Nie wiem, tak się tylko domyślam. A niekoniecznie takie rozgraniczenie, to jest praca i koniec. Tutaj nie budujemy przyjaźni, bo, bo to jest praca. I tyle. Wychodzimy trochę z założenia takiego, że każdy z nas kocha swoją pracę. Albo przynajmniej ją bardzo lubi. I, I wtedy jakby rozgraniczenie tego czasu w pracy versus wolnego czasu, no faktycznie się, to, czy, za, trochę się zamazuje, tak? Bo jakby i ty, i ja lubimy swoją pracę i lubimy czas tam spędzamy, lubimy ludzi, z którymi pracujemy. Może nie wszystkich, bo jest zawsze paru dupków, których <laughs> który chętnie bym zwolniła, jakbym mogła. Ale jakby tu mamy mocne założenie tego, że lubimy swoją pracę. Jest bardzo dużo ludzi, którzy nie lubią swojej pracy, i dla nich takie podejście właśnie o Boże jeszcze muszę być miły dla tych wszystkich ludzi, których ja tutaj nie lubię. Ja to w ogóle nie chcę być, ale pracuję, bo, bo, bo potrzebuję pieniędzy, bo potrzebuję utrzymać swoją rodzinę. Muszę coś zrobić ze swoim życiem, żeby nie siedzieć na krześle w kuchni przez całe 8 godzin. Więc to wiadomo, że dla takich osób to to, co my teraz mówimy, absolutnie może nie mieć sensu, tak? Więc zagrożenia ja bym widziała właśnie raczej w tych obszarach, kiedy ludzie naprawdę niekoniecznie muszą kochać swoją pracę i są tam po prostu na zasadzie muszę odbemnić swoje 8 godzin, 9 godzin, w zależności ile kto tam potrzebuje pracować i, i zamknąć ten laptop i faktycznie odłożyć go i żyć sobie tą, tym życiem. Jest bardzo dużo ludzi też, którzy w swoich pracach zakładają jednak maski. Oni będąc profesjonalistą trochę inaczej się zachowują niż jak są... E na luzie, wyluzowani i robiąc swoje hobby. Nie? Jest mnóstwo przykładów osób, które na przykład są bardzo takimi ciętymi menadżerami, yy, którzy bardzo gonią na przykład swoich pracowników za nierozliczanie, nierozliczane zadania, a po południu lepią garnki. Ale serio to jest możliwe? To takie, jest takie, wiesz, to jest bardzo energochłonne, to jest bardzo <laughs> męczące zakładanie i noszenie tej maski przez 8, 9, nie wiem, ile pracujesz Godzin dziennie, i później po prostu przechodzisz, jak gdyby nigdy nic do lepienia garnków. Na zasadzie to jest możliwe. Wydaje mi się, że to, jak się zachowujemy, w dużej mierze też kształtuje środowisko, w jakim jesteśmy. Wystarczy, że masz toksyczne środowisko w pracy, masz szefa wariata, masz ludzi, którym naprawdę przychodzą tylko do pracy, żeby odbędnić swoje zadanie, nie zależy im na niczym więcej, oprócz tego, że jestem tutaj, zrobię to, co mam zrobić i idę dalej. Takie środowisko będzie wymuszało na Tobie trochę inne zachowania. My żyjemy trochę w bańce takich firm, które dbają o swoich pracowników, którym zależy na tym właśnie, żeby pracownikom się dobrze pracowało w tych firmach, żeby oni byli przywiązani do, do swoich zespołów. Ale jest naprawdę bardzo, bardzo dużo firm, wydaje mi się że nawet więcej, niestety, takich, których no jest ciężej, tak? I ludzie tam ani się nie spełniają, ani nie mają ochoty tam bywać, już nie mówiąc o tym, żeby budować właśnie relacje albo budować relacje tylko z tymi osobami, które naprawdę pozwalają im przeżyć, na przykład w tych warunkach. No dobra, jakby ja to wszystko rozumiem, ale dlaczego, jeżeli ta praca, to środowisko jest toksyczne um, i nie daje ci, nie wiem, czy nie daje ci satysfakcji? Dlaczego tego nie zmienisz na coś innego? A, to, jest, to jest temat chyba na inny w ogóle podcast, bo od razu do głowy mi, przychodzi mi kilka warunków. Jakby mogą być ograniczenia, takie jak w tym momencie mamy z dostępnością pozycji, tak? z konkretnym skillsetem. Może ktoś nie jest wystarczająco dobry. Że znajdzie pracę w przeciągu, nie wiem, tygodnia, na przykład, nie jest rozkwitywanym specjalistą, może nie ma wąskiej specjalizacji, jest takim po prostu generalistą, a może ma właśnie na tyle wąską specjalizację, że nie ma dostępnych ról dla takiej osoby. Może wchodz to jest jakby takie zwykłe środowiskowe warunki, ale mówię tu, że jeszcze do tego dochodzi, dochodzi cała psychologia, tak? Hmm. No właśnie mi się wydaje, że to jakby... no ja jestem rozkminiaczem, ty też, <laughs> dobrze, dobrze o tym wiemy, e, więc pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest strach, mhm. po prostu, który nas blokuje i który nie pozwala ruszyć dalej, który nie pozwala tego zmienić i jakby I rozumiem, no jakby finalnie, jakby jak się zastanowię nad moim pytaniem, to rozumiem <laughs> i rozumiem też tych ludzi, ale nadal pojawia się we mnie jakiś taki bunt, bo yy, ja jestem osobą, która jak coś jej nie pasuje, to ja działam po prostu, ja to zmieniam, mhm. ja się boję, i jak rozmawiałyśmy wcześniej nawet o budowaniu relacji, dlaczego ja buduję relacje tak łatwo? Dlaczego ja zaczęłam budować relacje? Bo ja się tego nauczyłam, a skąd to yy, nauczyłam, jakby ja miałam dużo praktyki z tego względu, że ja od zawsze ja się bałam ludzi. Ja chciałam wiedzieć, z kim ja mam do, do czynienia i jakimś dziwnym sposobem, nie mam pojęcia jak. Nie pytajcie, może przez to, że poznałam tyle osób po prostu w swoim życiu i mimo, że się bałam, właśnie działałam i próbowałam poznać te osoby, i spotkałam się z milionem odrzuceń, z milionem dziwnych sytuacji, z milionem nieprzyjemnych sytuacji, bo ja chciałam kogoś poznać, a ktoś nie chciał poznać mnie. Co się często wydarza, coraz rzadziej, powiedzmy teraz, ale tak, ale to wszystko wychodziło ze strachu. To wszystko wychodziło z lęku przed, przed drugą osobą i, bo nie chcę wchodzić w szczegóły, skąd ten lęk, bo mogę analizować, ja to przeanalizuję na terapii spokojnie, ale ja mam tak, że jak u mnie się pojawia lęk, to u mnie jednocześnie pojawia się ta chęć przezwyciężenia tego lęku, ale wiem, że nie u wszystkich, bo mhm. niektórzy po prostu uciekają od tego lęku i nie robią nic albo robią właśnie wszystko e, zgodnie z tym lękiem, idą za tym lękiem i. Utwierdzają się w przekonaniu, że ten lęk to jest prawda objawiona, ale wchodzimy tutaj super, za bardzo tak, psychologicznie w drugą, w drugą tak. stronę. Czy jest to absolutnie powiązane, bo wystarczy, że taki lęk, e, którym kieruje daną osobę, no chociażby będzie go blokowało przed tym właśnie, przed tą otwartością e, ku budowaniu relacji trochę. Znaczy, my to tak nazywamy mocno budowaniem relacji, bo próbujemy to trochę nazwać, ale to jest. Chyba takie normalne ludzkie podejście i takie normalne nasze życie, że, no, jakby nie wyobrażam sobie siedzieć po prostu z kimś faktycznie na spotkaniu czy w kuchni jedząc obiad i, i z nim nie rozmawiając, nawet o randomowych rzeczach. Mówię, jakby miałam oczywiście, tak jak ty, dużo różnych e, przygód z takim może nie odrzuceniem, ale odtrąceniem mojej otwartości i próby budowania relacji, ale jakby wyciągnęłam z tego wnioski, bo na przykład chciałam to zrobić za szybko, za wcześnie tutaj znowu wracamy do tego zaufania, tak, no i tutaj powiem taki ekstremalny faktycznie przykładek, który miałam. Współpracowałam z takim inżynierem, który był blisko już prawie pięćdziesiątki, to był naprawdę taki super, super specjalista. Jakby jego wiedza, ja byłam taka maluteńka przy, przy nim, porównując sobie na przykład poziom mojego doświadczenia i jego i taka właśnie malutka, świeża piemka, która chciała właśnie z wszystkimi dobrze sobie żyć, podchodzę do niego i mówię, no cześć, tutaj zmienię imię Piotrek, jak Ci się pracuje z tym klientem? Wszystko jest w porządku? Jak nam ten? On odpowiada mi, pracuje mi się jak się pracuje, to jest mój klient, to jest moje zadanie i mamy to robić. I to była taka lekcja właśnie, którą wyciągnęłam, że zrobiłam to za wcześnie, bo zrobiłam podobną akcję, tylko to wyszło oczywiście naturalnie, nie robiłam tego specjalnie, nie podchodziłam do niego, że hej Piotrek, jak tam po prostu życie, tylko po jednym ze spotkań, które mieliśmy właśnie z tym klientem, z którym tak zaczęcie pracował, pomógł mi mieć naczynia, po spotkaniu tam jakieś ciaska kawy i tak dalej, i tak dalej. I zaczęliśmy tak z głupa rozmawiać właśnie o tej trochę kawie, o tych właśnie talerzykach i o czymś tam innym, że już jest późno. No i to są właśnie te tematy, które trochę budują tą naszą więź z danym człowiekiem i pokazują, że no ona nie jest taka zła, nie? No myje gary po spotkaniu, to nie jest jakąś taką Fifa rafa, panią menadżerką, która po prostu machnęła ręką, zawinęła marynarką i, i zniknęła, tylko siedzi z nami tutaj po tym spotkaniu, jest późno, myje z nami gary no chyba jest w porządku. To jest ciekawa historia, że po prostu ktoś zobaczył w tobie drugiego człowieka, nie zobaczył w tobie profesjonalisty, tylko zobaczył w tobie normalną, fajną babkę, która jak widzi brudne naczynia, to po prostu je umyje, a nie czeka, aż ktoś to zrobi za nią. Trochę tak, to, trochę, to była taka trochę historia, że siedzi z nami w tym. Hmm. I właśnie nie miga się od, od, i od pracy, i od problemów i od obowiązków, tylko jesteśmy w tym razem. Jesteśmy w tym razem zespołem i ona jest częścią tego zespołu. Ja pamiętam, że też właśnie miałam podobną sytuację, jak pracowałam jeszcze jako kierownik projektów i pojechaliśmy na delegację i ja tam miałam się zająć tylko i wyłącznie tam tłumaczeniem, z, inaczej komunikacji między klientem niemieckojęzycznym a naszymi inżynierami polskimi. No ale ja ich poprosiłam, żeby mi pokazali, jak te komputery tam obsługiwać, jakby jak ja mogę ten software, nie wiem, zaktualizować, żeby im też pomóc, nie? I finalnie właśnie stworzyliśmy taki zgrany team, który wykonał tą migrację, którą miał wykonać. Nie wiem, że to jest moja zasługa, ale jakby ja chciałam być znowu częścią zespołu. Ja nie chciałam być tylko... To jest mój scope zadań, to jest mój zakres i ja się będę tylko tego trzymać, a wy to tam sobie róbcie co chcecie. Ja to pójdę z wami tylko i będę stać i tłumaczyć yy, i dobrze wyglądać i tyle. A, a wy się tam, nie wiem, możecie ubrudzić trochę i, i zrobić co trzeba z, z tym projektem. No nie, no to znowu było takie naturalne, że ja chcę tam być jako część zespołu, a nie jako jakiś zewnętrzny tłumacz, specjalista od języka i yy, dobrego wrażenia, nie? No, trochę wracamy do tego właśnie e, poczucia jakby autentyczności, naturalności i trochę ciekawości, a zarazem budowania takiej właśnie świadomości, że jesteśmy razem, i jesteśmy zespołem, a nie jesteśmy bandą indywidualistów. Zgodzę się. I teraz myślę, że też y, tak naturalnie trochę przechodzimy do kolejnego pytania: jak możemy ocenić, czy dana relacja powinna zostać na poziomie biznesowym, albo czy powinna się właśnie przenieść na poziom prywatny? Nie wiem, czy to jest jakiś konflikt interesów, jeżeli my to przenosimy na poziom prywatny, te relacje biznesowe, albo relacje w firmie? Czy ja bym zaczęła od tego, czy potrzebujemy to oceniać przede wszystkim. Bo... A, to jest dobre pytanie. Czy jakby potrzebujesz się i popatrzeć na tę osobę? Dobra, opłaca mi się go przenieść do życia prywatnego, czy mi się nie opłaca go przenieść do życia prywatnego? Jakby to bym, to bym może zostawiła takie trochę nieodpowiedziane, bo to nie o to chodzi, to trochę wracamy chyba do pytania o tych ryzykach, także wydaje mi się, że to jest trochę pytanie o czym innym. Bo jeżeli przenosimy część relacji z pracy do życia prywatnego, czyli na przykład przyjaźń, tak jak nasze, no to jakby ja tutaj nie mam wątpliwości, czy to powinno być, czy nie powinno być. To po pierwsze wyjdzie naturalnie, czy chcemy tą osobę mieć dalej w swoim życiu i na przykład bliżej, czy chcemy to zostawić faktycznie na poziomie gdzieś tam powiedzmy zawodowym, takim dość powiedzmy płytkim, na ile ta, ta druga osoba na to pozwoli, tak. E ryzykiem, które jest, no to mogą wyjść z tego relacje na przykład bardziej romantyczne, powiedzmy, tak? To może być ryzyko, no ale to też jest znowu temat na trochę inną, inną rozmowę. I to też, znowu, to jest decyzja chyba tych obu osób, którą stronę tą relację chcą pociągnąć i gdzie, powiedzmy, te, gdzie postawią te granice tych relacji. Budować relacje możemy zawsze i tylko wyłącznie wtedy, kiedy obie strony się na to godzą i godzą się na te same granice, powiedzmy, tak? Bo może być tak, że nie wiem, ty bardzo chcesz kogoś poznać i on nie będzie chciał się z tobą dzielić swoim, swoim życiem prywatnym nie będzie ci mówił, jak jego koty się nazywają. A będą osoby, które ci będą wysyłać zdjęcia kotów i zdjęcia ze swojego ślubu na Whatsappie po pracy, a możesz ty tego na przykład nie chcieć. Więc to jest zawsze, myślę, że rozmowa, rozmowa czy ugoda po prostu obu stron. I wydaje mi się, że w dużej mierze to wychodzi naturalnie, a jeżeli nie wychodzi naturalnie, no to zaczyna się już robić trochę toksyczne. Dotknęliśmy dwóch tematów, dwóch ważnych tematów: toksycznych relacji i granic w relacjach. Jeśli chodzi o, o te granice, no to my musimy mieć najpierw te, te granice jakby ustalone wrażenie ze sobą, żeby stawiać te granice innym ludziom, żeby jakby jasno je artykułować też wiedzieć, czego, czego my potrzebujemy, czego nie akceptujemy, to jest temat na no, osobny chyba odcinek, bo jakby stawianie granic, bycie, bycie asertywnym, to jest, to jest gruby temat. No właśnie, a, a propos toksyczności, no niektóre relacje w pracy jednak mogą nas trochę wyczerpywać, i, i zastanawiam się, czy my coś możemy zrobić oprócz stawiania granic w tych relacjach. Czy, czy da się jakoś zakończyć relacje w pracy? W sensie to jest dobre pytanie, czy my możemy zakończyć tak jak w związku? My mówimy, no to zrywamy. <śled> No to by było proste, ale no mniej więcej ustalamy, że no to my już zrywamy i dziękuję Ci bardzo za to, że byłeś w moim życiu tyle i tyle czasu. Przepraszam za to i za to. To takie bardzo cywilizowane rozstanie teraz. No ale dobra, ustalamy, że kończymy tą relację związkową, rozstajemy się, już ze sobą nie gadamy. No a w pracy? Czy my możemy współpracować po takim poznaniu sobie sprawy, że może nie, ja nie jestem toksyczny, Ty nie jesteś toksyczny, ale razem tworzymy toksyczny duet. Znaczy zawsze są rozwiązania, no bo mimo wszystko w pracy powinny dominować praca, czyli rozwiązywanie po prostu zadań, które masz dla siebie przypisane. I nie wiem, w środowisku na przykład projektowym, jeżeli masz taką osobę toksyczną, z którą na przykład nie gra coś i jakby psuje w ogóle atmosferę powiedzmy całego zespołu, bo to niekoniecznie musi być tylko z tobą, no to zawsze można prosić o przyniesienie takiej osoby, tak? I, czy o przyniesienie na przykład siebie, tak? Bo jest środowisko, w którym nie da się rady pracować, który nie będziecie. No to jest jakby jedna opcja. Druga opcja jest próba podejścia tego naprawdę ograniczenia mocno na poziomie emocjonalnym i skupienia się tylko po na poziomie takim zawodowym, gdzie wyłączamy po prostu wszystkie emocje i po prostu to jest profesjonalista, ja potrzebuję tego profesjonalisty, tylko tego. Ja jestem profesjonalistą i ten profesjonalista może oczekiwać od mnie tego i tego. I nie wchodzimy tutaj w ogóle w żadne inne rzeczy. Tylko zakładając, że po dwóch stronach mamy jednak profesjonalistę, który umie się zachować i który po prostu wyłączy te kwestie, które gdzieś tam były, powiedzmy, na poziomie bardziej emocjonalnym, relacyjnym, nie grały. Tak? To są jakby dwie opcje. Trzecią opcją jest to, że warto z taką osobą na pewno i to mi się na przykład często zdarzało, bo zdarzały mi się takie sytuacje, kiedy miałam może nie toksycznych, ale bardziej problematycznych kolegów, którzy właśnie przekraczali jakieś moje granice prywatne. Um, Szczerze z nimi porozmawiać, jeżeli. Szczera rozmowa bezpośrednio z nim nie zadziałała, no to poprosić menadżera też o rozmowę. Że jest pewien problem na tym i na tym poziomie. Nie musicie tutaj wchodzić rzeczywiście w szczegóły, tak? Czego dotyczył ten problem. Wyjaśnić tę sprawę w pierwszej kolejności, jakby między sobą. Później, jeżeli to nie pomaga, no to niestety, zresztą nie lubię tego słowa, eskalować to, ale jakby porozmawiać w okresie bezpośrednim, przełożonym. Szukać pomocy. Tak. Może to jest lepsze określenie, bo to nie jest eskalacja, ale już szukanie pomocy. Wykorzystałeś wszystkie środki, jakie mogłeś, porozmawiałeś z tą osobą. Ta osoba nadal zachowuje się. W nieprzyjemny sposób wobec ciebie, albo taki, który narusza Twoje granice, albo taki, przy którym ty czujesz, że cię nie szanuje, więc po prostu szukasz pomocy u swojego menedżera. Tyle. Tak, no tak jak ci wspomniałam, miałam kilka takich sytuacji. Od razu mi przychodzi w tym momencie jedna mm, historia, która, no mówię, to no nie było jakieś super bardzo problematyczne, tylko ja, jak pracuję ze swoimi zespołami, raczej mamy takie. Luźne stosunki, w sensie ja nie jestem takim, czyli znaczy ja jestem wymagającym liderem, ale ja jestem bardzo wspierającym też. I jakby zespoły mogą na mnie liczyć, wiedzą, że ja im pomogę ze wszystkimi problemami, ale jeżeli przekracza się gdzieś moje granice, no to ja wtedy mocno ich też bronię. I miałam sytuację właśnie z kolegą, który okazał się, że mój były partner się z nim przyjaźnił lata temu i w momencie, kiedy spotkaliśmy się w pracy. Oczywiście zeszliśmy na temat tego mojego byłego partnera i co tam się dzieje, czemu my już jesteśmy razem, jak to w ogóle może być, że my nie jesteśmy razem. I to była taka dla mnie mocna, z... akurat byłam świeżo po rozstaniu z tym partnerem, to to już w ogóle jeszcze inny ładunek emocjonalny tam był, ale to było takie mocne nagięcie moich granic, zwłaszcza w miejscu publicznym, bo to podniósł to pytanie w kuchni, kiedy było tam jeszcze kilka innych osób, więc jakby ja mocno zareagowałam na to, Lecz mocno, bardzo stanowczo zareagowałam, że jakby nie chcę o tym rozmawiać, że to jest moja prywatna sprawa i że wywolałabym, żeby się nie interesował tymi tematami, jeżeli mamy wspólnie pracować. Co ciekawe, przemyślał tę sprawę, yy, przyszedł następnego dnia, przeprosił mnie, że faktycznie przekroczył pewne granice i że jest mu przykro z tego powodu, że, że spowodował u mnie yy, jakieś poczucie właśnie trochę złamania pewnych zasad, współpracy. Jestem zaskoczona, bo faktycznie bardzo dojrzale do tego, do tego podszedł. Ja Myślę, że wszyscy spotkaliśmy się z, z takimi sytuacjami, gdzie nie było takiego polubownego rozwiązania, mhm. ale dobrze, że w Twoim przypadku tak się właśnie tak się ta sytuacja zakończyła. Nie trzeba było tego eskalować albo szukać pomocy gdzieś indziej. No ale właśnie, no myślę, że innymi środkami, których mogłabyś użyć wtedy, no byłoby po prostu faktycznie szukanie pomocy gdzieś wyżej. I e, ograniczenie kontaktów z taką osobą, prawda, do minimum, mhm. jeśli ta rozmowa twarzą w twarz by nie pomogła. Pewnie nie wyczerpałyśmy tego tematu do końca, ale nie wiem, czy to nie jest odpowiedni moment, żeby, żeby uciąć na tym nieprzyjemnym temacie toksycznych relacji <grym <grym i narzędzi, o których przed chwilą mówiłyśmy, żeby te toksyczne relacje stawiać do pionu, tak to nazwijmy, zaznaczyć swoje granice, mówić o nich otwarcie. I, I właśnie, może to jest pomysł na następny odcinek, żeby porozmawiać o e, asertywności i granicach w relacjach, albo w pracy, albo w innym kontekście. Zobaczymy. Jutka, ja Tobie bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Nie wiem, czy uznajesz za temat za wyczerpany, czy chciałabyś jeszcze coś dodać. Temat jest. No... Większość, no mówię, sama wspomniałaś o tym, że my lubimy bardzo gdzieś pogłębiać niektóre tematy, i tu by mogłybyśmy jeszcze rozmawiać długo-długo. Już w tym momencie rozmawiamy ponad godzinę, a mam takie poczucie, że dotknęłyśmy tylko trochę powierzchni większości z tych tematów. Tak, też mi się tak wydaje, że to są takie bardziej zajawki dla tematów, które można by bardziej rozwinąć, nie? Żeby my tak, tak się prześlizgnęłyśmy trochę po tych tematach, ale myślę, że to jest właśnie ok, że to jest. Dobry początek do zastanowienia się nad tym, które tematy są faktycznie interesujące dla naszych słuchaczy, które chcieliby zagłębić, i, i dzięki temu można będzie nagrać odcinki na temat właśnie bardziej skupiony na konkretnym obszarze, czy to właśnie asertywności, czy to toksycznych relacji, jak sobie z nimi radzić, czy w kontekście nie wiem, narzędzi, na przykład do nawiązywania relacji, bardziej pogłębienie tego, jak się tego uczyć. Gdzie szukać się jakichś, nie wiem, źródeł wiedzy. Jeżeli ten odcinek zainspiruje kogoś do tego, żeby przyglądać się właśnie swojemu sposobowi budowy, budowy tych relacji, czy jakie relacje ma w pracy, na ile te relacje na przykład przynosi, gdzie są te granice pewnych relacji, czy są jakieś, czy one są widoczne, czy nie są, myślę, że to będzie dobry, dobry start i niech ten odcinek będzie taką inspiracją. Dokładnie. Dziękuję Ci bardzo, Judyta. Dziękuję bardzo.